Dzień dobry Państwu. Katarzyna Lindart-Kuligowska. Jest z nami dzisiaj Chrystian Jaworski, kandydat do Rady Powiatu Cieszyńskiego, szef ugrupowania Młodzi dla Powiatu, a także kandydat na starostę, prezes Instytutu Śląska-Cieszyńskiego, współwłaściciel i założyciel ślą firmy Śląskiej Inwestycji Spółka z OO, politolog, absolwent trzech uniwersytetów, społecznik, działacz, miłośnik zwierząt. Jest pan bardzo młody, jeszcze przed trzydziestką. Skąd u pana w ogóle taki pęd do polityki? Eee, czy to już nie jest passé i czy młodzi w ogóle myślą o polityce? Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor. Ja uważam, że nasze pokolenie może wnieść do życia publicznego wiele energii, kreatywności, wiele też doświadczenia. Ja osobiście no jestem młody, natomiast mam 29 lat, już przez ten czas zyskałem wiele doświadczenia zawodowego, wiele doświadczenia w życiu społeczno-politycznym. Jestem aktywny społecznie, od wielu lat prowadzę własne stowarzyszenie Instytut Śląska Cieszyńskiego. Uważam, że młodzi ludzie powinni mieć większy głos, większą decyzyjność w sprawach publicznych i młodzi ludzie się interesują rzeczywiście polityką, zarówno ogólnokrajową, jak i tą lokalną. Widzieliśmy to w ostatnich wyborach. W wyborach parlamentarnych rekordowa frekwencja powyżej 74% i był w tym znaczny udział ludzi młodych. Ludzie młodzi poszli, poszli głosować. My liczymy, że tak będzie również w tych wyborach, że młodzież, ludzie, którzy interesują się tym co się Wokół nich dzieje, pójdą do wyborów i wezmą sprawy publiczne w swoje ręce, ponieważ uważam, że polityka powinna być reprezentatywna. Powinny tam być osoby w wieku średnim, powinny tam być młode osoby, powinny być też troszkę starsze osoby. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby młodzi mieli głos i żeby byli traktowani. Podmiotowo, a nie przedmiotowo, bo często się mówi, a młodzi jeszcze nie mają doświadczenia, powinni tylko być asystentami, pomagać, być gdzieś tam z tyłu. My uważamy, że po to jako młodzi ludzie się rozwijamy, kształcimy, żeby wprowadzać później różne pomysły w życie i móc decydować. A co jest też jeszcze bardzo ważne, w obecnym zarządzie powiatu zasiada aż Trzech polityków w wieku emerytalnym, i my uważamy, że chcemy wnieść i trochę świeżej energii, pozwolić im też odpocząć. Oni już zrobili swoje, natomiast my mamy chęci do działania, mamy plan, mamy program, chcemy go wdrożyć. No Nie ukrywa Pan, że mierzy Pan wysoko, czyli fotel Starosty Cieszyńskiego. To ogromne wyzwanie. Jakie jest zatem Pana doświadczenie w zarządzaniu? Czy z jakim w ogóle bagażem życiowym Pan przychodzi do ludzi? No, właśnie już doświadczenie życiowe mimo tych 29 lat mam. Z jednej strony działam społecznie, tak jak wspominałem, prowadzę stowarzyszenie i to już od 8 lat. Od 8 lat jestem prezesem, założycielem Instytutu Śląska Cieszyńskiego. Prowadzę również rodzinne przedsiębiorstwo Śląskie Inwestycje Spółka ZO. Jestem aktywny w regionie i przez to, że mam doświadczenie menedżerskie w zarządzaniu, tak jak wspominałem, jestem prezesem i spółki i stowarzyszenia mam bardzo częsty kontakt z ludźmi słucham też różnych opinii ludzi słucham potrzeb ludzi jak tworzyliśmy nasz program wyborczy to słuchaliśmy ludzi wsłuchiwaliśmy się w głos mieszkańców powiatu cieszyńskiego i przy tworzeniu programu to właśnie przede wszystkim potrzeby mieszkańców naszego powiatu braliśmy pod uwagę, bo uważam, że polityka powinna być przede wszystkim dla mieszkańców, dla ludzi, szczególnie ta lokalna, no bo ogólnokrajowa to są wielkie kwestie, ale to są, jeśli chodzi o samorząd terytorialny, są to kwestie najbardziej lokalne. Rondo, droga, szpital, szkoła i to tu właśnie mieszkańcy chcą widzieć, że włodarze powiatu, gmin chcą rzeczywiście... Działać, chcą realizować potrzeby mieszkańców naszego powiatu. I zarządzanie, jeśli chodzi o jeszcze stricte administrację publiczną, dodam, że ukończyłem studia z administracji publicznej, studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim. No, właśnie, jesteśmy tutaj przy Pana życiorysie, e, bo idzie Pan niczym taka wyborcza torpeda. E, w Pana CV też nie brakuje zagranicznych staży, tak? E, czym się Pan tam zajmował? Czym, czym Pan skusił e, innych i jakie ma Pan doświadczenie w tym zakresie? E, właśnie oprócz e, studiów z administracji publicznej kończyłem jeszcze studia politologiczne oraz studia z zakresu stosunków międzynarodowych jestem magistrem stosunków międzynarodowych no i stąd że ja zawsze jestem praktykiem teoria z jednej strony jest ważna ale w życiu ważniejsze jak to dobrze wiemy jest praktyka, i jak ktoś ma praktyczne doświadczenie, a nie tylko teoretyczne, to rzeczywiście może próbować coś zrobić w sposób działający, w sposób adekwatny. Ja postanowiłem, że oprócz studiów z zakresu stosunków międzynarodowych, które kończyłem w Krakowie, będę również zbierał doświadczenie zagraniczne. Odbyłem bardzo kilka takich ważnych, ciekawych staży międzynarodowych w różnych instytucjach, między innymi w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu, w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, w Parlamencie Europejskim, w Parlamencie Niemieckim, w niemieckim Bundes Bundestagu, a także w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. I te doświadczenia międzynarodowe, pobyty w różnych państwach. Mieszkałem w Austrii, mieszkałem w Niemczech. Pozwoliłem mi zobaczyć, jak tam funkcjonuje administracja publiczna, że funkcjonuje często sprawniej, pewne rzeczy są załatwiane szybciej i chciałbym wdrażać te różne metody, strategie, style zarządzania, także, że urzędnicy mogą być lepiej przeszkoleni, mogą być też po prostu czasem milsi. A administracja i politycy mogą być bliżsi mieszkańcom. To jest ważne, żeby być blisko mieszkańców, żeby docierać do ich potrzeb i po prostu być dobrą administracją publiczną. I to też zobaczyłem na zachodzie Europy, w innych państwach Unii Europejskiej, że tam administracja funkcjonuje troszeczkę sprawniej niż w Polsce. I my, jako Młodzi dla Powiatu Cieszyńskiego, jako Komitet Wyborczy, chcemy wdrażać te różne strategie, metody właśnie w naszym powiecie i w starostwie powiatowym w Cieszynie. A jeśli chodzi o moje staże, to dodam, że miałem okazję i w Berlinie i w Wiedniu, jak mieszkałem, zobaczyć z jednej strony, jak działa dyplomacja polska w praktyce. Osobiście asystowałem panu ambasadorowi Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie. Wielokrotnie byłem na różnych wydarzeniach, sporządzałem noty, pomagałem także w pisaniu oficjalnych pism. Sporządzałem, pomagałem spo, sporządzać noty dyplomatyczne i uczyłem się też rzemiosła, dyplomaty. Jest to taka jedna z moich pasji stosunki międzynarodowe nie tylko jako wykształcenie, ale uważam, że człowiek także w samorządzie, szczególnie w przypadku powiatu granicznego, jakim jest powiat cieszyński, powinien mieć troszkę obycia międzynarodowego. Nasz powiat cieszyński leży na granicy ze Słowacją, z Czechami i tutaj na pewno wiedza taka z zakresu międzynarodowych tematów też jest przydatna, a podkreślę, że nasz powiat nie ma niestety żadnego partnerstwa międzynarodowego, co jest bardzo dziwne, bardzo zaskakujące. Nie mamy jako powiat Cieszyński żadnego partnerstwa z innym powiatem za granicą. Mamy tylko jedno partnerstwo z powiatem Słupskim w Polsce, ale to jest wewnętrzne partnerstwo. No ale dobrze, no ale stare Porzekadło mówi wprost: nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Pan już miał swoje pięć minut w zarządzie powiatu Cieszyńskiego, był pan członkiem zarządu powiatu Cieszyńskiego. Fakt w wieku 24 lat, co jest imponujące, ale czy Pana to nie zniechęciło? Czy nie miał Pan po prostu tej polityki dość? Mówiąc kolokwialnie. Panie redaktor, właśnie niestety y, polityka nie jest, y, nie jest czasem łatwa. Y, ja wtedy miałem 24 lata. Przyszedłem z głową pełną pomysłów, z energią do działania. Byliśmy oddzielnym komitetem wyborczym. To też należy podkreślić, że startowaliśmy wtedy w 2018 roku po raz pierwszy pod szyldem Młodzi dla Powiatu Cieszyńskiego. Teraz to już jest nasza taka druga edycja, można powiedzieć. Natomiast bardzo dobrze nam poszło. Zebraliśmy prawie 7700 głosów, mieszkańców powiatu cieszyńskiego, to byli mieszkańcy, którzy na nas dali głos którzy nam zaufali, za co oczywiście wtedy byłem i ciągle jestem bardzo wdzięczny. Liczymy, że tym razem będzie jeszcze lepiej, jeszcze więcej mieszkańców nam zaufa, po to, żebyśmy mogli dokończyć pewne reformy. Reformy, które zostały przerwane. Ja niestety pełniłem swój urząd tylko 11 miesięcy, ponieważ jak też gdzieś tam wielokrotnie wsp wspominałem, i w mediach, i w rozmowach, no niestety my jako KWW, młodzi dla powiatu cieszyńskiego, zostaliśmy wówczas oszukani, złamano umowę koalicyjną, no niestety pan starosta Mieczysław Szczurek nie wywiązał się ze spisanej umowy koalicyjnej, którą spisał z nami na papierze, ta umowa została złamana, umowa była spisana na 5 lat, na mocy tej umowy zostałem wybrany jako lider ugrupowania KWW Młodzi dla Powiatu Cieszyńskiego na członka zarządu Powiatu Cieszyńskiego. Natomiast po 11 miesiącach, no, niestety, polityka, jak to w życiu bywa, ta współpraca była trudna, ale nie z naszej strony. Myśmy chcieli jak najwięcej wnieść dobrego. Stąd też między innymi reformy w Wydziale Komunikacji. To yy, ja oraz zespół moich współpracowników Wprowadzał internetową rezerwację terminów, żeby mieszkańcy mogli sobie zarezerwować termin w Wydziale Komunikacji i żeby po prostu nie musieli czekać w kolejkach. Natomiast to był taki jeden z chyba z większych sukcesów. Wprowadziłem też system powiadomienia SMS-owego o odbiorze dokumentów. Tego nie było wcześniej. A teraz przy wypisywaniu wniosku o odbiór dowodu rejestracyjnego, o odbiór prawa jazdy, dostaje się maila lub sms, a tak mieszkańcy musieli czekać albo trochę dłużej, albo dzwonić, pytać się, czy już mają dokumenty do odbioru. To są proste rzeczy. Na zachodzie Europy one już działają od dawna, no i niestety zostaliśmy wówczas oszukani przez pana starostę Mieczysława Szczurka. Natomiast my chcemy dalej zmieniać nasz powiat, stąd jest druga edycja stąd chcemy zaoferować mieszkańcom i wspaniały program wyborczy opracowany wspólnie z mieszkańcami i z moim sztabem wyborczym, i będziemy chcieli działać dla dobra mieszkańców i dla dobra tego powiatu. I nie zniechęcamy się. To, że się wtedy nie udało, że nas politycznie oszukano, że złamano umowę koalicyjną, to nas nie zniechęca. My jesteśmy zdeterminowani, chcemy pracować na rzecz powiatu Cieszyńskiego i jego mieszkańców. No, do Wydziału Komunikacji jeszcze wrócimy na pewno. E, natomiast e, no, młodzi dla powiatu to są pełne listy wyborcze. E, co was tak naprawdę wyróżnia? E, w jaki sposób chcecie zdobyć te głosy, a co za tym idzie? Mandaty w, w Radzie Powiatu Cieszyńskiego? Chciałem dać po prostu głos młodym ludziom. E, dość długo się przygotowywałem do tej kampanii i zebrałem wspaniałą drużynę. My jesteśmy, traktujemy się równo. To, że ja jestem liderem komitetu, to jedno, natomiast przede wszystkim jesteśmy drużyną. I są to pełne listy, tak jak pani wspominała, we wszystkich siedmiu okręgach wyborczych. Był to dla nas też wysiłek, żeby znaleźć aktywnych, Młodych ludzi, możecie się Państwo zapoznać z nimi na naszej stronie Facebookowej, w Głosie Ziemi Cieszyńskiej, gdzie regularnie są prezentowane i zdjęcia kandydatów, imiona, nazwiska, wykaz cały, całej naszej czterdziestki trójki kandydatów. I stąd powiem Panie, że młodzi chcą się angażować w politykę, tylko trzeba ich traktować przede wszystkim też z szacunkiem i Podmiotowo, to jest ważne, stąd zaproponowałem tym młodym ludziom, że mogą być liderami list, że nie tak jak w innych komitetach. Często seniorzy są jedynkami, dwójkami na czele listy. Natomiast młodych spycha się gdzieś tam pod koniec listy, żeby tylko pomogli zebrać głosy, profity i wszystkie później największe korzyści zbierają często te osoby, które są na tych jedynkach, dwójkach, a młodzi tylko Niech rozniosą ulotki, niech coś tam wspomogą. My patrzymy tutaj inaczej. Wszyscy nasi kandydaci są młodzi, mają od 18 do 38 lat. I to jest właśnie coś, co nas wyróżnia. Od 18 do 38, i są to osoby z często z wyższym wykształceniem, są to osoby z różnym, bogatym doświadczeniem życiowym. Mamy na pokładzie prawników, mamy na pokładzie finansistów, księgowych. Mamy na pokładzie menedżerów, mamy na pokładzie architektów, mamy różne, różne osoby, które mogą wnieść wiele dobrego. Mamy specjalistów od transportu, to jest też bardzo ważne, ponieważ powiat w swoich kompetencjach ma przede wszystkim zadania publiczne w zakresie organizowania transportu. I zebraliśmy taką drużynę, że każdy ma swoją działkę, więc zna, znają się przede wszystkim na tym, co robią. Mamy też plan. I wiemy, jak naprawić pewne rzeczy w powiecie cieszyńskim i będziemy chcieli systematycznie, konsekwentnie wdrażać nasz program wyborczy, jeśli oczywiście państwo mieszkańcy naszego powiatu obdarzą nas zaufaniem i wybiorą w tych wyborach. No właśnie, no to jest ten taki może szkopuł, że jesteście młodzi i czym chcecie skusić takich nieco starszych tutaj wyborców? Mam tutaj na myśli seniorów, ale osoby też w moim wieku, czyli tak zwanym takim średnim. Czy dostrzegacie w ogóle nasze problemy, te nasze troski, nasze bolączki, bolączki też osób starszych, seniorów? Czy skupiacie się bardziej na tej młodości? Jesteśmy młodzi, ale chcemy tworzyć politykę, chcemy tworzyć taką przestrzeń dla młodych, dla osób w wieku średnim i dla seniorów. I w naszym programie, przede wszystkim zawarliśmy postulaty ogólne do ogółu społeczeństwa. Tam oczywiście są elementy skierowane do osób młodych. Ale co chcemy zrobić? No jeśli powiat, no to przede wszystkim DPSy, domy pomocy społecznej, domy seniora. Ale te budynki, widzicie sami Państwo, w jakim one są stanie, często zaniedbane. My chcemy kłaść nacisk na modernizację domów pomocy społecznej prowadzonych przez powiat cieszyński, wybudować nowy, nowoczesny, przystosowany do potrzeb, funkcjonujący według europejskich standardów, dom spokojnej starości, który by podlegał władzom powiatu powiatowy dom spokojnej starości tak żeby zadbać też o naszych seniorów żeby właśnie patrzeć na społeczeństwo całościowo, bo my nie możemy patrzeć, o młodzi, dobrze, to teraz robimy tylko dla młodych. Tak się nie da robić skutecznej polityki, trzeba ją robić dla ogółu społeczeństwa. No i prosta sprawa, dlaczego nie wprowadzono obecny starosta, poprzednie ekipy tego nie zrobiły, powiatowa rada seniorów. W wielu powiatach w Polsce działa Powiatowa Rada Seniorów, która się składa z aktywnych społecznie seniorów, którzy sami są takim organem doradczym i podpowiadają władzom powiatu, co jeszcze by szło zrobić, żeby usprawnić politykę se senioralną. Ja bym chciał, jeśli zostanę wybrany na stanowisko starosty powiatu Cieszyńskiego, to jedną z moich pierwszych decyzji, będą to dwie decyzje powołanie Powiatowej Rady Seniorów. I powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu, i wspólnie tworzenie takiego dialogu międzypokoleniowego, żeby wsłuchiwać się w głos i tych starszych, i tych młodszych, i tworzyć taką dobrą politykę dla mieszkańców z ich udziałem, z ich udziałem, bo my musimy. Ja jestem wielkim zwolennikiem partycypacji społecznej. My musimy nie robić dla grup, tylko z grupami społecznymi politykę. Pytać się ich, czy to wam odpowiada? Czy taką właśnie chcecie politykę lokalną? I taką politykę lokalną my, jako KWW Młodzi dla Powiatu Cieszyńskiego, będziemy tworzyć w przeciwieństwie do obecnej ekipy. No, wróćmy zatem do tych konkretów, czyli ten Wydział Komunikacji. To jest taka bolączka tutaj, myślę, że mieszkańców. Każdego, każdego regionu, czyli gigantyczne właściwie kolejki, aby zarejestrować auta. Czy ma pan jakiś pomysł, aby je ukrócić, aby usprawnić tą pracę wydziału? Czy to się w ogóle da zrobić? Da się zrobić, i to już było zrobione. Pani redaktor, zresztą pani pamięta jako dziennikarka też tamte burzliwe czasy, początku kadencji 18-19. Ja wtedy, jako świeżo upieczony członek zarządu powiatu, jeden z pierwszych celów postawiłem: cyfryzacja administracji publicznej. Jestem młody, ale teraz już no, większość społeczeństwa potrafi obsługiwać komputery, smartfony, poruszać. Się w internecie. Cyfryzacja to przyszłość. Nie możemy od niej uciekać ani jej zaniedbywać. I prosta sprawa, internetowa rezerwacja terminów. Pod koniec mojej krótkiej, przerwanej niestety z powodu złamania umowy koalicyjnej kadencji, wprowadziliśmy internetowy system rezerwacji terminów w Wydziale Komunikacji. Każdy mieszkaniec mógł sobie wybrać termin o danej godzinie i po prostu umówić się na. Odpowiednią godzinę przyjść sobie bez kolejki, nie musiał czekać. Natomiast wkrótce po moim odwołaniu system zaczął szwankować. Wiem też, jaka jest przyczyna. Były naciski grup różnych, lobbingowych i naruszenia też interesów. Jak dobrze wiemy, w starostwie powiatowym przy starostwie działają prywatne firmy pośredniczące w załatwieniu dokumentów urzędowych. Płaci się takiej firmie, ta firma. Po prostu w zamian za opłatę umożliwia zarejestrowanie mhm. pojazdu, załatwienie wszystkich spraw urzędowych, na zlecenie oczywiście mieszkańca. Natomiast my uważamy, że ci pośrednicy są potrzebni. Ale dla mieszkańców, którzy w ogóle nie chcą iść do urzędu. Natomiast nie może być tak, że są jakieś naciski, są jakieś działania lobbyingowe i dlatego po prostu się nie usprawnia działania administracji publicznej. To uważam za bardzo złe. Mieszkańcy powinni przyjść bez kolejki do urzędu i być obsłużeni, praktycznie, że. Niezwłocznie. No wiadomo, czasem można poczekać chwilkę. My chcemy przywrócić internetową rezerwację terminów, bo ja to osobiście wdrażałem. Uważam, że to jest bardzo skuteczne. Można zatrudnić jeszcze ewentualnie pracownika dodatkowego, samorządowego, żeby to rozładować. Natomiast trzeba to zrobić. My mamy plan i wiemy, jak to zrobić. No dobrze. No ale tak mówiąc wprost, nie każdy ma własne auto i jedno, jaki ma pan pomysł na tą powiatową komunikację zbiorową? Czyli w jaki sposób czy jest szansa w ogóle, że młodzi dostaną się do, do miejsc, które chcą autobusem, pociągiem, jakimkolwiek tam zbiorową komunikacją, tak żeby nie martwić się o, tego, o ten brak połączeń. Czy jest na to jakaś recepta, czy jest jakiś sposób? Temat transportu publicznego to temat rzeka. rzeka. Ja wtedy, jako członek zarządu Powiatu Cieszyńskiego, odpowiadałem m.in. za transport publiczny, za Wydział Komunikacji. I uważam, że transport jest niestety w naszym powiecie zaniedbany. Powiat jest organizatorem. Transportu publicznego. Natomiast w naszym wypadku ten organizator, czyli powiat, jego władze, pan starosta, no z jednej strony mają dwa wyjścia, albo organizując transport publiczny, wybierają dotychczasową ścieżkę, czyli zlecają go prywatnym firmom, i to są operatorzy. Operatorami w naszym powiecie nie jest publiczne przedsiębiorstwo podlegające staroście, tylko prywatne firmy, które mają podpisane umowy na wykonywanie. Po prostu połączeń y, autobusowych, obsługują linie komunikacyjne, powiatowe. Ja uważam, że wystarczy się czasem, to, to zdobyłem też to doświadczenie za granicą podpatrzeć dobre rozwiązania. I tutaj nie trzeba jechać za granicę. Wystarczy podpatrzeć się, jak działa komunikacja y, publiczna w sąsiednim powiecie. W powiecie bielskim działa publiczny przewoźnik, komunikacja Beskicka, która podlega starości, która podlega właściwie Związkowi yy, Powiatowo-Gminnemu, Beskickiemu Związkowi Powiatowo-Gminnemu i komunikacja Beskicka w sąsiednim powiecie bielskim. To są nowoczesne autobusy, to jest nowoczesny tabor, przystosowany też częściowo do osób niepełnosprawnych, regularne połączenia i przede wszystkim tańsze ceny biletów. My chcemy po wygranych wyborach. Wprowadzić, właśnie mamy dwa, dwie koncepcje na to: wprowadzić takie rozwiązania, które albo z jednej strony nas połączą wprost z komunikacją beskicką, bo czasem nie trzeba tworzyć czegoś od nowa. Wystarczy po prostu siąść do rozmów, porozmawiać z naszym sąsiednim powiatem Bielskim, z jego władzami, z tamtejszym starostą, z komunikacją beskicką jako przewoźnikiem i to już niektóre gminy naszego powiatu robią wyłamują się, nie odpowiada polityka obecnego starosty niektórym gminom. Na przykład gmina Chybie tutaj zwróciła się z powodu zaniedbań, że ten powiat u nas jest bardzo, bardzo źle obsługiwany, bilety są bardzo drogie, kierowcy często nieprzeszkoleni, nie mili są. No i też te połączenia są nieregularne. Nie, nie jest ta komunikacja aż tak dostosowana do potrzeb. Oczywiście jest rozkład jazdy. Jest jakaś regularność. Natomiast te potrzeby mieszkańców, często młodzi, ale też seniorzy mi mówią, Panie Jaworski, autobusy no, jeżdżą z rana, jeżdżą po południu, ale tak w ciągu dnia no, dosyć rzadko. Jak się mamy dostać z gminy, załóżmy wiejskiej, oddalonej, i Goleszu, w Chybie, jak ktoś potrzebuje zajechać, no, to później musi do Cieszyna, to musi potem czekać. Czasem dość długo na kolejny autobus, żeby wrócić. My uważamy, że częstotliwość powinna być większa, że te autobusy powinny jeździć regularnie o danej częstotliwości i powinny przede wszystkim to jest też bardzo ważne dla nas być wsłuchiwane te, wysłuchiwane te głosy. Mieszkańców powiatu, bo na transport narzekają nie tylko młodzi, ale też seniorzy. Tabor niskopodłogowy, jak osoba starsza, która ma wózek, jak ona ma w ogóle wejść do tego autobusu, że ona nawet nie wejdzie do tego autobusu, nie ma niskopodłogowego taboru. Te busiki, często fatalnej jakości. Niektóre z tych firm mają małe busiki, które no, nie są nijak przystosowane do, do seniorów, a te większe autobusy. No, też nie są niskopodłogowe, i my chcemy systematycznie rozmawiać z komunikacją beskicką. Chcemy jako powiat najlepiej przystąpić po prostu do um, beskickiego związku powiatowo-gminnego i tu współfinansując, współfinans to trzeba dopłacać. Niestety dobry transport publiczny kosztuje, zresztą obecnie władze powiatu również dopłacają, mhm. tym prywatnym przewoźnikom, a ceny biletów są bardzo drogie, natomiast powiat bielski też z jednej strony gminy dopłacają, powiat dopłaca do tego publicznego przewoźnika, ale jest przynajmniej właścicielem taboru. Powiat cieszyński nie jest właścicielem taboru tych autobusów. Tutaj będziemy... Jako powiat udziałowcami, współwłaścicielami tego taboru, i będzie to nowoczesny tabor. Pojedźcie, szanowni mieszkańcy, do powiatu bielskiego, pewnie część z was regularnie jeździ. Tam mamy nowoczesne, fajne autobusy, są na to środki zewnętrzne z Unii Europejskiej. Mamy specjalistów, którzy zajmują się pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych. Mamy plan na naprawę transportu publicznego, wiemy jak to zrobić, i będziemy chcieli się tym zająć priorytetowo po wygranych wyborach. Wróćmy w takim razie do tej młodości. Czy kandydaci z pana ugrupowania mają po 18 lat, trochę więcej? Co więc przygotował pan w tym programie dla tych młodszych wyborców, dla tych właściwie ich rówieśników? Do... Nazywamy się Młodzi dla Powiatu, więc oczywiście, że kierujemy się w stronę młodzieży naszej, mieszkańców naszego powiatu. I tu uważamy, że bardzo ważne są takie aspekty i oferty kulturalnej, i oferty edukacyjnej. Prosta sprawa: chcemy powołać, tak jak już wcześniej mówiłem, Powiatową Radę Seniorów, ale chcemy też powołać Młodzieżową Radę Powiatu. Obecne władze ze starostą Mieczysławem Szczurkiem na czele miały 5 lat, miały ponad 5 lat właściwie na to, żeby taką radę założyć. Na szybko podejmuje się działania, no w ostatnich tygodniach przed wyborami jest zarys tego planu powołania, nie, nie jest ona jeszcze powołana, my... Po wyborach, to będzie jedno z naszych pierwszych działań, wspólnie z tą młodzieżą, ze szkołami, powołamy Młodzieżową Radę Powiatu, która będzie mieć też narzędzia, będzie mieć różne kompetencje, będzie mieć możliwości, będzie takim organem doradczym i będziemy się wsłuchiwać po prostu w głos tych młodych ludzi. Ale oprócz tego, oprócz takiego organu doradczego, jakim będzie Młodzieżowa Rada Powiatu, gdzie będą uczniowie naszych szkół, Szkół prowadzonych przez powiat, zawodówek, techników, będą to uczniowie liceów, będą to też prawdopodobnie studenci zobaczymy jeszcze, jaki, jaki przedział wiekowy dokładnie. Natomiast będą to oczywiście młodzi ludzie. Oprócz tego trzeba też stworzyć taką ofertę kulturalną. Duży festiwal muzyczny. I tu uważamy, że powiat cieszyński stać naprawdę na wiele. Obecny starosta mówi, że jest zerowy dług publiczny i że to jest wielkie osiągnięcie. Niestety no, na nic nie starcza pieniędzy. Nie ma środków, żeby rzeczywiście zrobić jakieś ciekawe inicjatywy, ważne, ważne wydarzenia, Ważne inwestycje, ale my uważamy, że pieniądze trzeba wydawać rozsądnie, bo nie powinno się środków publicznych nierozsądnie wydawać na różne tam, powiedzmy, takie na szybko wprowadzone inicjatywy. My byśmy chcieli, żeby duży festiwal muzyczny był prowadzony wspólnie z Miastem Cieszyn. Cieszyn jest stolicą powiatu, kosztami się powinniśmy podzielić. Z Cieszynem I, i to powinien być taki nowoczesny, młodzieżowy festiwal, ale oczywiście z otwarciem na wszystkie grupy wiekowe. Kto będzie chciał. Um, będzie mógł na ten festiwal muzyczny przyjść i byłoby to taka nasza duma, że ludzie by przyjeżdżali nie tylko mieszkańcy powiatu, ale by przyjeżdżali prawdopodobnie goście z innych gmin, z innych powiatów, z całego kraju, z zagranicy. Czeski Cieszyn, wiadomo bliziutko, więc nawet międzynarodowo. Zresztą w przypadku Cieszyna to ta międzynarodowa współpraca jest zupełnie naturalna. Duży festiwal muzyczny skierowany do młodzieży z zaproszeniem gwiazd obecnych, głównie. Polskiej piosenki i on powinien być w Cieszynie i powinien być współfinansowany też z miastem Cieszyn, żeby się dzielić rozsądnie kosztami. Natomiast pieniądze na pewno się znajdą, jeśli to będzie opracowane sensownie i logiczne. I to jest potrzebne. Cieszyn jest wspaniałym miastem, powiat cieszyński ma ogromny potencjał i trzeba tutaj taką ofertę dla młodych skierować. Ale też inne ważne kwestie: edukacja. Edukacja, nasi uczniowie w szkołach prowadzonych przez powiat nie mają możliwości nauki języka czeskiego. To jest w ogóle skandal jak w powiecie przygranicznym uczy się na przykład w niektórych szkołach języka rosyjskiego jeszcze obecnie, a młodzież nasza nie ma takiej możliwości, żeby sobie wybrać, może wybrać język niemiecki, francuski, czasem nawet rosyjski, a nie może języka czeskiego wybrać i musicie, kto chce się uczyć języka czeskiego, prywatnie zapłacić. No nie po to płacimy podatki w Polsce. Ja uważam, administracja ma być sprawna. Szkoły są również instytucjami publicznymi, powiatowymi często, bo wszystkie szkoły Średnie, szkoły branżowe, zawodowe, technika, lica są prowadzone przez władze powiatu, i tutaj władze powiatu śmiało mogą wdrożyć naukę języka czeskiego. Będzie to jedno z pierwszych naszych działań, które wdrożymy również postaramy się jak najszybciej, oczywiście, systematycznie wdrożyć naukę języka czeskiego, przynajmniej w części szkół średnich prowadzonych przez powiat cieszyński. No, poruszył tutaj Pan taką ważną sprawę, a mianowicie finanse. To jest taki, taki aspekt, wiadomo, zawsze w wyborach on się pojawia. No, starostwo powiatowe mówi o tym, że właściwie już wyszło z długów i że te finanse są prowadzone w sposób dobry. Pan się z tym nie zgadza? Ja się z tym nie zgadzam, ponieważ y, jeśli coś jest wyjątkiem na skalę kraju, że powiat nie ma długu, y, no to albo jest bardzo dobrze, albo jest po prostu źle. My uważamy, że raczej to drugie, ponieważ nie ma środków na inwestycje. Rondo tymczasowe. Pani redaktor, no, y, wiele ludzi przejeżdża pani też zapewne od czasu do czasu przez ulicę y, Bielską, Wiślańską. No i miało być Rondo. Rok, może nie wiem ile tam w planach. Natomiast jest już ponad kadencję, bo jak zaczynaliśmy wtedy, jak ja byłem członkiem zarządu, to rondo tak było yy, i całą kadencję się mówi: trzeba to rondo zrobić. Rondo z rozwalanymi hopkami biało-czerwonymi, wystarczycie tam przejechać. Niektóre są przewrócone. Wygląda to fatalnie. Fatalnie to wygląda. Yy, płacimy naprawdę jako mieszkańcy dużo podatków. Yy, płacimy, yy, często przedsiębiorcy płacą CIT osoby fizyczne, PIT, oczywiście podatki ogólnokrajowe, samorządy mają udział w picie, w cycie. Natomiast te podatki są po to, żeby administracja dobrze funkcjonowała, żeby się budowało, rozwijało. No tu obecne władze nie popisały się, ta kadencja była zmarnowana. Mówi się: o, nie mamy długu. No i to chyba jedyny dorobek. Pana starosty, że nie ma długu, ale też brakuje tych inwestycji, jest, jest ich relatywnie mało. Coś rzeczywiście się udało zrobić obecnej ekipie, ale my zrobimy kilkukrotnie więcej, jeśli tylko państwo nasz. Obdarzą swoim zaufaniem. No, chciałabym poruszyć w takim razie jeszcze jedną e, kwestię, e, ponieważ w ostatnim czasie dużo się mówi na temat szpitala Śląskiego w Cieszynie. E, a mianowicie tego, że młodzi pacjenci i, i ich rodzice e, no, muszą się często udać w drogę do Bielska, do Katowic, do Jastrzębia Zdroju, e, żeby odpowiednie leczenie jakby wdrożyć. E, czy jest szansa to w ogóle zmienić? E, czy Pana zdaniem? E, szansa jest na to, żeby, żeby te oddziały, czyli oddział pediatryczny i oddział chirurgii dziecięcej wrócił do Cieszyna? Nawet w programie pana starosty Mieczysława Szczurkę jest napisane utrzymanie obecnej opieki zdrowotnej. My nie chcemy utrzymywać, my chcemy ją rozwijać, my chcemy ją zmieniać, my chcemy ją poprawić. Nie będziemy jej utrzymywać, będziemy po prostu ją zmieniać na lepsze. My nie będziemy zamykać likwidować kolejnych oddziałów, tylko my je chcemy reaktywować. Powiat cieszyński, który liczy prawie 180 tysięcy, to jest mieszkańców. 180 tysięcy mieszkańców to jest bardzo ludny powiat. Jesteśmy bodajże około 12 powiatem w Polsce pod względem liczby ludności z powiatów ziemskich na 314 powiatów. To jest naprawdę ogromna skala. 314 powiatów ziemskich, powiat cieszyński pod względem liczby ludności około 12 miejsce i jak tutaj w tej naszej perełce, w szpitalu powiatowym w Cieszynie patrzeć można no tak bezrefleksyjnie albo po prostu mówić, a nie da się, próbujemy, ale to nie jest łatwe. My się mało czego boimy, my jako młodzi mamy chęci. Mamy energię, my po prostu chcemy to robić, mamy plan i wiemy jak to zrobić, mamy specjalistów, chcemy przede wszystkim zatrudnić nowych lekarzy. Bo to jest podstawa. Jeśli reaktywować te oddziały, no to musi być na to jakiś pomysł. No kadra. E, oczywiście musi być kadra. Będziemy się tu intensywnie zwracać do lekarzy z różnych szpitali na terenie województwa śląskiego, z dużych miast, w aglomeracji yy, górnośląsko-zagłębiowskiej. Będziemy proponować im lepsze stawki. No niestety czasem trzeba zapłacić, czasem trzeba dobrze zapłacić, natomiast zrobimy wszystko. Żeby w kolejnej kadencji, jeśli tylko będziemy w koalicji rządzącej powiatem i będziemy współtworzyć nowy zarząd powiatu, to będziemy chcieli przywrócić działanie tych zamkniętych, zlikwidowanych, zawieszonych oddziałów, które po prostu nie funkcjonują. Teraz mieszkańcy muszą jechać, dziecko potrzebuje operacja, czy potrzebuje tej obsługi pediatrycznej, jedzie się do Bielska, jedzie się do innych miast, a to już jest czas. Gdyby u nas funkcjonował ten oddział, a był przecież tyle lat był. No, zaniedbano temat, zaniedbały obecne władze, były protesty. Pamiętacie Państwo, były protesty w sprawie likwidacji. Mhm. Mieszkańcy protestowali, nawet pod starostwem protestowali. No my nie chcemy dopuścić do tego, że ja, jak będę starostą powiatu, żeby mieszkańcy musieli protestować pod moim urzędem, pod starostwem powiatowym, bo jest prowadzona zła polityka. To jest absolutnie skandaliczne, że doszło do takiej sytuacji, że przez tą kadencję właśnie zlikwidowano te oddziały. My się z tym nie zgadzamy. Nie takiej polityki chcemy i nie taką politykę lokalną będziemy prowadzić. Będziemy nie utrzymywać, ale będziemy rozwijać, zmieniać i przywracać. No i na zakończenie e, bardzo bym prosiła taki, czym Pan zamierza tak naprawdę skusić tych wyborców oprócz całego e, bogatego programu, e, co jeszcze pana zdaniem wyróżnia pana ugrupowanie na tle tych innych e, startujących do Rady Powiatu Cieszyńskiego, bo jest ich naprawdę w tym roku bardzo dużo. Rekordowa ilość komitetów. Z no jednej prawie. strony mamy razem, łącznie z nami. No, łącznie z nami to jest siedem komitetów kandydujących do Rady Powiatu, wystawiających listy. No, my wystawiliśmy bardzo fajną drużynę młodych osób, specjalistów w różnych dziedzinach, zaangażowanych, przede wszystkim chętnych do działania. Im się po prostu chce. Nam się chce. I to jest najważniejsze, bo jak się człowiekowi chce, wiele y, ludzi czasem mówi, a coś się nie da zrobić. Mhm. A my uważamy, że spróbujemy, że nie zawsze jest łatwo, czasem jest trudno, ale my nie mówimy, że się nie da. My chcemy spróbować, spróbować rozwiązać te bolączki, rozwiązać problemy związane... Z szpitalem powiatowym w Cieszynie, z komunikacją naszą publiczną w powiecie, z transportem, właśnie tym publicznym, żeby on był sprawniejszy, żeby to rzeczywiście było, był transport do, dostosowany do potrzeb mieszkańców starszych, młodszych, w wieku średnim, do, do wszystkich mieszkańców, bo to my nie chcemy docierać tylko i wyłącznie do młodych osób. My chcemy się po prostu wsłuchiwać głos, w głos wszystkich pokoleń. Ja sam uważam, że mam. Kompetencje i to nie tylko wynikające z tego, że przez 11 miesięcy miałem okazję poznać działanie samorządu powiatowego, byłem członkiem zarządu powiatu. Cieszyńskiego, natomiast brutalnie została ta moja kadencja przerwana, moje ugrupowanie zostało oszukane, ja zostałem odwołany ze stanowiska członka zarządu, natomiast ukończyłem trzy uniwersytety. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Mam doświadczenie menedżerskie, zagraniczne, międzynarodowe i przede wszystkim chcę słuchać mieszkańców bo to jest najważniejsze i z nimi chcę tworzyć ten powiat tak, aby był lepszy, sprawniejszy. Prosta jeszcze też sprawa. Mamy kandydatkę, jedna z naszych kandydatek, Marta Zając, porusza się na wózku i kończyła szkołę naszą powiatową, Kopera, liceum ogólnokształcące w Cieszynie imienia Mikołaja Kopernika. Niestety tam nadal, mimo tego, że ona już kończyła bardzo dawno, nie ma windy. Współcześnie na zachodzie no, szkoły wszędzie mają windy. To jest prosta sprawa. My musimy się patrzeć na tych najsłabszych mieszkańców naszego powiatu. Nie tylko duży biznes, przedsiębiorstwa. Trzeba współpracować z przedsiębiorcami. Ja sam jestem przedsiębiorcą, to jest ważne. Ale trzeba się wsłuchiwać w głos najsłabszych mieszkańców, mających różne potrzeby, osoby z niepełnosprawnościami, w głos seniorów się trzeba wsłuchiwać. I stąd w naszym programie będzie budowa, będzie realizowany ten program. Jeśli państwo pozwolą, będą to budowy wind i podjazdów w budynkach administracji publicznej. No wyobraźcie sobie szkoły nasze, powiatowe, które no nie mają wind, i później nawet moja kandydatka. Ja chodziłem z nią do szkoły. No często koledzy łapali zawózek z jednej strony, z drugiej i wnosili po schodach. To jest XXI wiek, to jest Unia Europejska. No nie może to tak wyglądać. Na to będą środki i nasze, które wygospodarujemy, i jeśli będzie trzeba, będziemy się wspierać różnymi kredytami inwestycyjnymi i różnymi środkami zewnętrznymi. Będziemy chcieli na pewno reformować i też na przykład zmienić choćby działanie niektórych wydziałów jest wydział rozwoju i pozyskiwania funduszy zewnętrznych w starostwie mm -hmm. powiatowym tam trzeba dodać etatów tam trzeba rzeczywiście wzmocnić kadrowo zreorganizować ten wydział tak aby powiat mógł jeszcze skutecznie są potężne pieniądze z KPO z Unii Europejskiej można to pozyskiwać tam trzeba więcej urzędników ale nie po to żeby pobierali pensje, ale, ale po to, żeby opracowywali ciekawe projekty na rozwój naszego powiatu, żeby pozyskiwać duże środki zewnętrzne, żeby mieć pieniążki na rozwój naszego wspaniałego powiatu cieszyńskiego. No, Decyzję wyborców poznamy już 7 kwietnia. My oczywiście ze swojej strony zachęcamy do tego, aby pójść do tych wyborczych urn, oddać swój głos na swojego kandydata, a na tego, kogo wybierzemy. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Panie redaktor, również bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, 7 kwietnia w imieniu całego komitetu KWW Młodzi dla Powiatu Cieszyńskiego prosimy o Państwa głosy, prosimy o zaufanie. Obecne władze powiatu ze starostą Mieczysławem Szczurkiem miały już swoją okazję. Prosimy was o to, abyście nam dali teraz okazję na 5 lat i zrobimy wszystko. Aby was nie zawieść, aby zmieniać, reformować nasz powiat na lepsze. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Również. Do widzenia. Do widzenia.